Nareszcie weekend. Wychodzę o 17. Po raz pierwszy w tym tygodniu jestem w pracy krócej niż 10 godzin. Wyszedłem dzisiaj wcześniej z pracy, bo wczoraj miałem ciężką noc. Zadzwonił do mnie, jak jeszcze w robocie byłem, o 21 kumpel i mówi tak: wpadaj na imprezę, mam urodziny, jest fajnie. Ja mówię, no okej, zarąbiście wszystkiego najlepszego, a kto jest na tej imprezie? Nikt. Ale jak chcesz, to może się to zmienić. No i wpadłem do niego z 8 piwami, z jakimś dobrym żarciem, na szybko kupionym prezentem. Zajęło nam skonsumowanie tych 8 piw, czyli 4 na łeb, prawie 5 godzin. I mimo tego, że piliśmy dosyć wolno i piliśmy piwo, to miałem tak masakryczną banię wczoraj. Oczywiście jedyny sposób powrotu do domu to była bania taksi albo odwożenie pojazdów. No każdy chyba wie, o co chodzi, ale jeżeli ktoś nie wie, to wytłumaczę po szybkości. Jest to usługa odprowadzenia razem z wami waszego samochodu do waszego garażu. I pewnie spora część ludzi myśli, że jest to coś niesamowicie drogiego. Ja się wczoraj zdziwiłem, że o 3 w nocy zcharżowano mnie mniej niż za zwykłą taksówkę. Zapłaciłem 100 za zaangażowanie tak naprawdę 2 samochodów i 2 osób, bo jeden kierowca to jest ten, który siedzi tutaj na miejscu kierowcy, ja oczywiście obok na miejscu pasażera, a za wami jeszcze jedzie drugi samochód, który potem odbierze tego kierowcę, który wam odprowadzał samochód. Więc 100 jak za taką usługę w nocy przy takim dystansie pomiędzy Warszawą a Konstancinem, to naprawdę moim zdaniem nie jest aż tak dużo, choć względnie trzeba przyznać oczywiście, że 100 zł to jest dużo, to jest pieniądz jakiś tam. No, wycieraczki, o. Więc przyznam wam szczerze, że jestem po prostu w lekkim szoku. Oczywiście jak dotarłem do domu, to momentalnie padłem, a rano dzisiaj obudziłem się nawet z takim lekkim bólem głowy po 4 piwach. Oczywiście to jest kwestia, po pierwsze, predyspozycji mojej do picia alkoholu. Mam tutaj na myśli to, że po prostu mam bardzo słabą i chyba niewyćwiczoną zbytnio głowę. W liceum się ze mnie śmiali, słuchajcie, że za 7 zł to jestem i najedzony, i nawalony. I dziś zbytnio nie uległo to zmianie. W każdym razie było śmiesznie dzisiaj rano. Zdziwienie moje było przeogromne. Tak samo jak ja się dziwię, co się dzieje za oknami w połowie kwietnia, jaką mamy zajebistą wiosnę. No i to chyba tyle będzie, jeżeli chodzi o moje wrażenia ze wczoraj. No i oczywiście dzisiaj wegetowałem w pracy i cierpiałem. I do tej godziny czuję skutki właśnie tych 4 piw, że po prostu mam kaca najzwyczajniej w świecie. Oczywiście nie wydycham żadnej ilości alkoholu z siebie, bo to jest po prostu fizycznie niemożliwe. Tak samo było rano, zwłaszcza, że nie jechałem z samego rana, a dzisiaj do pracy, uwierzcie mi. No stąd ja zawsze mam niezły polew z siebie po tego typu imprezach. No, to co wam jeszcze chciałem powiedzieć, to że zazwyczaj ja trafiam na takich sympatycznych ludzi, którzy odprowadzają mój samochód po jakiejś imprezie i gadałem właśnie z kolesiem, który mówi, że no generalnie to on ma bardzo duże doświadczenia z wieloma różnymi samochodami klasy premium, bo z tego typu usług też często korzystają ludzie, którzy mają naprawdę, naprawdę wyrąbiste fury, więc jego nie zaskakuje 911 Turbo albo Turbo S, jego nie zaskakuje nowa M6 i jego tak samo nie będzie zaskakiwać Bentley. I właśnie dużo gadaliśmy o samochodach, które miał możliwość jeździć. Ja o pierwszy raz Talizmanem, więc też był trochę zdziwiony, zaskoczony. No, chciał po prostu też sprawdzić, jak to auto jeździ i powiem wam szczerze, że nie protestowałem wczoraj, jak chciał sprawdzać osiągi. Zapytałem go tak z ciekawości, jak optuje, ile to może mieć koni, jaki to jest silnik. On obstawiał, że to jest 160 koni, powiedzmy, i dobrze trafił z pojemnością 1.6. Zdziwił się mocno, jak mu powiedziałem, że nominalnie na papierze to jest 200 koni, ale powiem wam, że
Moje wrażenia też są podobne, że tych 200 koni w tym samochodzie nie czuć. On musi się nakręcić tutaj, żeby faktycznie generować taką moc i tego momentu obrotowego w tym silniku po prostu moim zdaniem brakuje. A przy tym jest to też krowa, która waży 1600 kg i to na pewno nie jest najlżejszy samochód, najbardziej odchudzony, jaki można sobie wyobrazić. No i to będzie na tyle. Nie pojawiałem się w tym tygodniu właśnie ze względu na to, że naprawdę Michałem ciężki tydzień, ale przez święta obiecałem sobie, że nadrobię, wrzucę to wideo, może jeszcze coś innego wrzucę, zobaczymy. No to jeszcze zanim rozpocznę weekend, pora na zakupy. Jestem właśnie sobie tutaj w markecie, który się nazywa Bomi. Jak pierwszy raz to zobaczyłem, to zacząłem się grubo zastanawiać, o co chodzi, jak Bomi. Przecież Bomi, ta polska sieć marketów, zbankrutowała. Znaczy, tak samo jak zresztą Alma, wykończyły te sieci dyskonty, tak? I powiem wam, że bardzo tutaj lubię robić zakupy w Konstancinie, w tym sklepie. Jego nazwa jest taka, a nie inna, ze względu na to, że właściciele już nie chcieli zmieniać nazwy, więc tylko po prostu zmienili logo i tyle. Ale piękne wyniki. No i to, co jest dla mnie najważniejsze, czyli jest to sklep prywatny, to nie jest żadna sieciuba. Ceny przy tym są też nie najgorsze. Dużo polskich produktów i tak dalej, i tak dalej. To jest, to mówię a propos właśnie patriotyzmu konsumenckiego, że jeżeli chcemy, żeby w tym kraju było lepiej, to czasem warto jest ruszyć dupę gdzieś dalej, niż po prostu do okolicznej Biedronki. I tyle. Musi być zawsze kontrowersyjnie. Do zobaczenia.